witamy, kolejny odcinek z cyklu doskonalenia techniki użytkowej. Tutaj widzimy ćwiczenie prowadzenie piłki wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy. Na dwa kontakty zabieramy piłkę do środka wewnętrzną częścią stopy. Jeden kontakt z piłką, wyskok na zewnątrz, zewnętrzna część stopy. Zwróćcie uwagę na ugięte kolana, pracę nóg, także motoryka tutaj ma bardzo duże znaczenie, aby ćwiczenie było sprawnie przeprowadzane. Dynamika odskoku na jeden kontakt z zewnętrzną częścią stopy w drugim kierunku. Także jak widzicie, ten odskok po dwóch kontaktach do środka na zewnątrz, zewnętrzną część stopy jest bardzo ważny. Trzeba go wykonać w wysokim tempie. Zapraszamy za dwa tygodnie do oglądania kolejnego odcinka z cyklu doskonalenia techniki użytkowej.